Cześć, tu Mateusz. Chciałbym opowiedzieć Wam krótko o jednym z moich ulubionych produktów helikona z serii Rangeline, a mianowicie jest to ich bodajże to się ładnie nazywa Competition Rig. Nie miałem okazji brać udziału w zawodach z użyciem tego chestriga, ale znalazłem dla niego troszeczkę inne zastosowanie i chciałem Wam o tym opowiedzieć, bo uważam, że jest to naprawdę produkt, który zasługuje na sporo uwagi. Jest to Niezwykle lekki, bardzo kompaktowy chestnik, który rzeczywiście został zaprojektowany po prostu w mądry i przemyślany sposób. Także w moim przypadku używam tego małego riga jako takiego bailout rig, czyli wożę go w idealnym świecie. Oczywiście, tak byśmy mogli sobie to wyobrazić, że jeżeli wożę ze sobą broń długą, to mam ten rig, który jest skompletowany w taki sposób, że w sytuacji niebezpiecznej, jakiejkolwiek, po prostu go ze sobą wyciągam i mam ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy, które pozwolą mi. Poprowadzić krótką walkę lub po prostu wykonać krótkie zadanie strzeleckie. Jak to wygląda? Mój RIG jest cały czas skompletowany w ten sam sposób. Jest to dla mnie bardzo e, analogiczne, bo tak samo mam skompletowane jakieś swoje inne elementy cięższego porządzenia, czyli części przednie pryt karierów. Mianowicie z lewej strony mam powiększony magazynek e, pistoletowy, który jest wypełniony na około 22-23 e, sztuki amunicji. Dalej, w pierwszej kieszeni, którą tutaj widzicie, mam. Multitool, który jest niezbędnym narzędziem, wszelkim, także jest tutaj Lederman, e, bo leży to jest Surge i do tego parakord, gdybym musiał coś przywiązać albo kogoś związać. Dalej, tu w tym miejscu opatrunek hemostatyczny. Dalej latarka, która jest no, nieodłącznym elementem oporządzenia i jest niezwykle potrzebna, także mocna latareczka zawsze się przyda. W prawej strony możecie zobaczyć flamaster, gdybym musiał podpisać coś. Lub nie daj Bóg stazę, którą mam umieszczoną w tym miejscu. Tutaj oczywiście klasycznie CAT i dwa magazynki wyposażone w MacPule. Teraz tak, wewnątrz znajduje się wkład, który Halikon również sprzedaje. Jest to wkład na trzy magazynki do AR15. Inaczej na magazynki stanak, ponieważ nie tylko magazynki AR15 są zasilane z tego typu magazynków. Przez większość czasu i większość jakby mm, lat mojego strzelania korzystałem z magazynków magpul Pimak, które znacie i uważam je za najbardziej niezawodne magazynki. Niemniej jednak Magpule są wyposażone, znaczy są skonstruowane w taki sposób, że mają dużo chrupowatych elementów i z tak ciasnych kieszeni potrafią ciężko wyjść. Dlatego uznałem, że akurat w tym przypadku świetnie sprawią się magazynki aluminiowe, ale idąc dalej poszedłem po magazynki, które są stalowymi magazynkami. Są to magazynki bodajże CPD, bardzo lekkie, ale magazynki stalowe, które są gładkie. Jest to również bardzo wytrzymały i niezawodny produkt, ale... Łatwo jest mi go wyciągnąć z tego miejsca. Jednocześnie wkład Helikona zabezpiecza mi go antypoślizgowo przed ewentualnym wypadnięciem. Także tak wygląda mój mini Rig. Z lewej strony znajdziecie jeszcze ewentualnie światło chemiczne, gdybym musiał oznaczyć jakiś mały element w ciemności. I to jest taki zestaw oporządzenia dla mnie, który jest zupełnie niezbędny i Competition Rig z Helikona pozwala mi na przenoszenie go tego zestawu w bardzo kompaktowy i wygodny sposób. Tyle ode mnie do zobaczenia na strzelnicy. Pozdrawiam.